One Man Show. Cześć, witam serdecznie. Dopada mi chrypa, ale to tak samo jak Karola dopada łysina. Karol, dopada cię? Znaczy powiem, że to ciebie dopadają rymy. Bo rymy? No. Rymy? Co to znaczy rymy? No, że zaczynasz trochę rapować. A rapować? A, czyli tego tam. Ty, ale szkoda, że ja nie mam tyle kasy za atłasy, nie? Grube lasy i tak dalej. Nie, żartuję. Zawsze żartujemy, żeby się w dobry nastrój wprowadzić. Spotkaliśmy się pod kioskiem. Z czym, Karol? Z makulaturą. I ja dzisiaj w tym kiosku, dokładnie 499 odcinków temu, tu wymyśliłem sobie, że tak, ładnie być w centrum Warszawy i ładnie kupić gazety, które są już w momencie, kiedy się drukują z makulaturą. I mówię tak, Karol, co byś kupił na 499 odcinek One Man Show? Może coś kobiecego, coś bez Anny Lewandowskiej. No i Karol mówi, to może Klaudia? Klaudia, why not? Warum nicht? Prawda? Ja natürlich. I ten, no i patrzymy, poczekaj, metamorfozy Klaudii. Zobaczcie, jak zmienia się nasza macica. Albo na przykład ten, co, jakaś trojanowska. Jezus Maria, to próchno są już, nie? Nie? To ty do mnie dzwoniłeś? Bo ja i tak nie odbieram telefonów, także ten. Ale słuchaj, oswajamy wiosenne trendy. Może byś chciał coś oswoić? Na pewno nie wiosenny trend. Ja to psa bym swojego chciał oswoić, ale bydlę takie, że głupie. Ale na przykład eleganckie stroje dla pań w każdym wieku. Nie potrzebujesz? Nie, ja nie potrzebuję. Nie, ale zobacz, że ja nie chcę się śmiać z Klaudii, tylko z jednej rzeczy. Ponieważ wszystko, co robię, nawet jak ma chrypę, to jakiemuś celowi służy. Że jedyne pisma, które się ukazują na rynku, jedyne, to są pisma dla kobiet. Ponieważ z jednego powodu, kobiety siedzą u fryzjera i się nudzą. Kobiety muszą przeczytać cokolwiek, co jest głupie. Głupsze od nich, czyli coś, co jest tego. I słuchaj, pamiętasz, my zawsze mamy z książkami taką sprawę, że otwieramy na dowolnej stronie. Tak. To otwórzmy na dowolnej stronie pismo dla kobiet. Dobre, to jest interesujące. Niech będzie, że to będzie... Pamiętaj, że ona ma tylko 150. 42 strona. 42, dobra. To nie reklama. Ale jest przepis na rybę. Nie chcesz? Na węgorza, na węgorza. Dodatek farszerowane jaja. O Jezu, Zmarym, czy ty masz tak na farszerowane jaja, bo ty nigdy w życiu ich nie wykorzystałeś jeszcze. Także ten mega. 402, patrzę. To może mi się ten przepis przyda. Otworzyłem na środku, a tu jest dopiero 62. To nie jest takie łatwe, ale dobra. Hit sezonu, farszerowane jaja Karola. 42. Poczekaj, szerokie nogawki, no przeciekawe, prawda? Przeciekawe, to jest w ogóle szerokie nogawki czy wąskie nogawki? No właśnie to trudno przeżyć bez takiego pytania, które jest być albo nie być. To be or not to be, nie? Albo... Ja za jakim jesteś? Za to be, to be, do. Za jakimi jeszcze jesteś nogawkami? Na przykład gościu tam biegnie, nie ma żadnych nogawek, bo biegnie w krótkich galotach. Nie wiem, co by na to Klaudia odpowiedziała. Że to nie są wiosenne trendy. Dobra, słuchaj, więc solejki. A wiesz, co są solejki? Będzie jakieś... coś ze słońcem, wiadomo. Nie olejki, jakieś dodatki? Olejki, poczekaj, to są czułenka z odkrytymi bokami. 239 zł. To całe szczęście, że jestem singlem. A Karola, to całe szczęście, że też jesteś, bo mnie zbankrutował. Ale dobra, poczekajcie, porechotamy sobie trochę dalej z tego.
postrzępione dżinsy. O, to jest też ciekawe. Absolutnie awangardowe. Co może być awangardowe? Jeszcze tylko chodzenie na golasa, ale chodzą w Afryce i nikt nie ugania się za nimi. Po prostu mają, jak to się mówi, do pasa wszystko, do kolan i do spodu. Więc ja nie wiem, co to jeszcze awangardowego, ale dobra. Dodają pikanterii w wiosennej garderobie pod warunkiem, że ich buntowniczy charakter uspokoimy klasycznymi mokasynami lub szpilkami, prostymi bluzkami i koszulami. 99,99. Dżinsy z przetarciami, no zgaduj, ile? No podejrzewam, że 299 zł. Pomyliłeś się, 639, a czarne szpilki 119. Czyli jak mamy te, tamte mieliśmy bluza odkrytymi, członka 200 tu 600, to już tak na dzień dobry mamy 1000. Daj jeszcze jedną stronę, tak dla zgadania. 72. 72. Kojarzy mi się to z jedynym turniejem, który Polska wygrała w piłkę. Czyli mistrzostwa olimpijskie. Kazio Dejna, 2 gole w finale. Czaj, ten. Akurat patrzę, przepraszam. Piękne usta. Ale dodatek jest straszny. 50-latki. Jezus Mary. Wiesz co, tu akurat są jakieś osoby obok. Czy to mogę zrobić taką sondę? Karol, czy usta 50-latki to jest coś, co najbardziej cię fascynuje? Pytasz się 28-latkę? Nie no, pytam, a ciebie, przepraszam. A ja spytam się 50-latka, czy... Tak średnio, nie? To jest średnio, nie? A 50-latka jak najbardziej. No bo to są już takie mądre usta, coś mogą z ciebie wydobyć. Natomiast ten, no więc tak, piękne usta 50-latki. Co robić, żeby były gładkie i dobrze nawilżone? Jezu, jak się nawilża usta? A ty, to jest ciekawsze niż praca sportowa. Moim zdaniem trzeba białkiem nawilżać. Jak się to nazywa, sorry? Nivea, krem Nivea. Ale nie, moim zdaniem białko to naturalne, to jest tego. Nie, no, nie, to jest naprawdę, ty, ja nie sądziłem, Karol, że pisma kobiece są tak fascynujące, no. Powiedz, dlaczego ty nie dbasz o usta 50-latek? Nie nawilżasz? Ale dlaczego? No nie wiem, Paweł, dlaczego ty o swoje nie dbasz? Ja o swoje usta? No. No ja wiesz, ja to jestem na wymarciu gatunek, także ten. Ale co chciałem powiedzieć? Poza tym, że mam chrypę, czyli też jestem nienawilżony, ale żeby was zaskoczyć, mam przy sobie syrop prawoślazowy. No właśnie do takich celów. Także nie jest to nic śmiesznego, nic głupiego. Trzeba nawilżać, tego wam życzę. To był 499. Męczę się z tym Karolem, ja naprawdę już straszliwie, ale mam nadzieję, że lekko on się trochę rozwinął. Karol, rozwinął się trochę? Troszeczkę. Tylko troszeczkę. Tak, troszeczkę. Troszeczkę. Jutro 500. Ten 500 będzie najlepszy, bo czekamy na Bońka. Leo Messi wystąpi. Wystąpi ładna dziewczyna. Jakbyś, co byś powiedział ładnej dziewczynie? Że nie są na wymarciu. Ale nie, że w sensie, że jakie jest określenie, nie? Laska, no tego, ale nie dziewczyna piłkarza, tak? Aha, nie mówimy o akcentach. No, więc jutro to naprawdę będzie hit sezonu. Oczywiście przepraszam za chrypę, ale każdy debil, który śmieje się z mojej chrypy, nawet nie wie, że Leonard Cohen miał chrypę. Bob Dylan co miał? Chrypę. I mnóstwo ludzi miało chrypę. Zapraszam tomorrow, tak? Karol? Tomorrow. Australijczyku tomorrow. See you.